Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Karty menu można podzielić na standardowe, dzienne, specjalne, okolicznościowe. Karta standardowa, duża karta dań, to zestawienie potraw, które jako oferta obowiązuje przez dłuższy okres w danym lokalu, na przykład przez miesiąc lub kwartał. Zawartość takiej karty ustala się na podstawie zaobserwowanych preferencji i przyzwyczajeń gości. Karta dnia zawiera asortyment potraw na cały dzień. Oferta zawarta w takich kartach jest zestawiana każdego dnia na nowo i stanowi celowe uzupełnienie i urozmaicenie karty standardowej. Wśród jadłospisów dziennych wyróżniamy kartę śniadaniową, obiadową i kolacyjną, oferujące zestawienie potraw polecanych na odpowiednie pory dnia. Karty specjalne zawierają czasowo obowiązującą ofertę, w większości ograniczoną do potraw sporządzanych z surowców sezonowych, np. szparagów, truskawek, mięczaków, skorupiaków czy dziczyzny. Karty specjalne opracowywane są także w połączeniu z akcjami promującymi sprzedaż, np. Tydzień Włoski, ryba na 101 sposobów, lub wyrafinowane potrawy z owoców morza. Do kart specjalnych zaliczamy także karty dań dla dzieci, dietetyków, wegetarian czy karty z ofertą dostosowaną do specjalnych życzeń i wymogów gości. Karty okolicznościowe są sporządzane na specjalne okazje i zawierają zestawy potraw odpowiednie do danej okazji, np. świąt, wesela, sylwestra. Do kart dodatkowych zaliczamy karty alkoholi, kaw oraz herbat. Karty menu są podstawą zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy gościem a zakładem gastronomicznym. Stanowią również wizytówkę lokalu, informują pośrednio gościa z jakim lokalem ma do czynienia. Karty menu ułatwiają pracę kelnerom, ponieważ stanowią pierwszy kontakt gościa z ofertą lokalu. Zawierają także podstawowe informacje o asortymencie lokalu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.